Turnieju The Greatest Hits. W tym naszym teleturnieju można zdobyć ćwierć miliona złotych tylko i wyłącznie przez to, że ma się odpowiednią wiedzę muzyczną. W poprzednim odcinku zagrał z nami pewien zawodnik, który zdobył już 85 tysięcy złotych. Jest po siódmym pytaniu. Zostało mu dwa pytania do wyczyszczenia tablicy i jedno pytanie oprócz tego, które może dodać mu nawet 240 tysięcy złotych. Przed Państwem po raz drugi w naszym programie Gronk, zapraszamy do studia. Jak nastrój na dzisiaj? Bojowo. Bardziej niż przed przystąpieniem do konkursu. Jest stres, bo w sumie już jesteś bliżej niż dalej, nazwijmy to, do wygranej. Myślę, że nie. Okej. Okay. Niezmiennie twoją osobą towarzyszącą jest Rurcia, tak jak poprzednio, tak? No tak. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Przypomnę, że Gronku ma jeszcze do wykorzystania koło pomoc osoby towarzyszącej, którą jest Rurcio i może nam mu pomóc jeszcze. Cel minimum jeszcze nie został osiągnięty, czyli ćwiartka. I raz już nie zostanie osiągnięty, nie? No, przez te Viva La Vida jebane. No, ale 240 tysięcy też dobra suma chyba, nie? No tak, na pewno. Okej. No dobra, tak więc co? Wróćmy może do gry sprzed tygodnia. Zostało ci na ekranie muzyka francuska i życie prywatnych gwiazd. Do zdobycia jeszcze zostało ci raz 10 tysięcy i raz 25 tysięcy. A jakie mam jeszcze koło oprócz rurciarza? Oprócz pomocy osoby towarzyszącej masz jeszcze odjęcie jednego błędnego wariantu odpowiedzi do wykorzystania te dwa pytania. A, dobra. No to nie wiem, no niech będzie życie prywatnych gwiazd. No dobrze, tak więc zobaczmy za ile zagramy z życia prywatnego gwiazd. 10 tysięcy złotych. No. Czyli ostatnie pytanie będzie 25 tysięcy. Tak więc... To możesz też już zaznaczyć. Słucham? To możesz też już zaznaczyć, w sensie... Dobra, poczekajmy. Dobra. Po kolei! Zobaczmy, jakie pytanie jest z życia prywatnego gwiazd. Partnerką Johna Portera była A. Kora Jackowska, B. Anita Lipnicka, C. Carrie Amirian. Możesz wkleić treść pytania na jakiś kanał tekstowy? Chwilkę. Na pewno klinika teraz będzie. Bo nic mi zupełnie treść pytania i odpowiedzi mi nic w ogóle nie mówią, więc wolę to zobaczyć przed sobą. Jak coś pamiętaj, ja jestem. Kilka razy. Ja jestem, jak coś, chętnie pomogę. Proszę bardzo, pytanie już. Na jakim kanale? Puste linijki. Nie. Dobra. John Porter. Była. Dwa koła jeszcze przypomnę, masz do wykorzystania. Mam pewien typ, ale chyba skorzystam z przyjaciela. Ostatecznie? Tak. Proszę o aktywację pomocy osoby towarzyszącej. Zapraszamy Rurcia na scenę. No witam. Siema. Jaki masz pomysł na to pytanie? Mi się kojarzy, że John Porter przez pewien czas z Anitą Lipnicką nagrywał różne utwory. Więc dla mnie by to było sensowne, gdyby też byli partnerami poza sceną. Nie wiem, czy ona mi Kora Jackowska pasowała, ale ja słabo znam te postaci ogólnie, więc chyba zdam się na siebie.
Nie wydaje się, że Anita Lipnicka. Dobra. Dobrze. Więc proszę zaznaczyć Anetę Lipnicką. Anitę. Napisałeś Aneta. To ja mi literówkę, przepraszam. A zadaście? Tak. Proszę oznaczyć odpowiedzi B. Anita Lipnicka. Zajmijmy publiczność. Marlon, co sądzisz o tym pytaniu? Jest to poprawna odpowiedź. Patryk? Również się zgadzam, to jest dobra odpowiedź. Dobrze, tak więc zobaczmy, czy to jest dobra odpowiedź i czy Kamil dojdzie do pytania dziewiątego. Tak jest! Jej! Dobrze, dodajemy ci 10 tysięcy złotych na twoje konto. I teraz pytanie do ciebie, czy będziesz grać... No skoro mam jeszcze koło, no to bardzo chętnie zagram. Tutaj, przepraszam, nastąpił jakiś błąd z kategorią pytania. Widzę. Ale dobra, zaraz to poprawimy. Czyli nie będzie to muzyka francuska? Tak, przepraszam za błąd. Okazało się, że... Będzie to miłość francuska. A może to było pytanie o Daft Punk? Ale to po programie, proszę. Dobra, zobaczymy na jaką kategorię zostanie zmienione pytanie, bo przepraszam, błąd był w pytaniu, w kategorii. To będzie bardziej zaskakujące niż ujawnienie tych 25 tysięcy. P. A. Adasa. Kategoria to dwujęzyczni artyści. Ojej, ciekawe. Dobra, decyzja twoja. 95 tysięcy na koncie, 47,5. Dobra, okej, no dobra. Nie będę już przedłużał. Gramy z dwujęzycznych artystów, tak? Tak. Żeby formalności się dało zadać, zobaczymy za ile zagramy z dwujęzycznych artystów. 25 tysięcy złotych. I mega. Dobra. Co za szok. Tak więc, zobaczmy. Pytanie z dwujęzycznych artystów. W którym kraju oprócz Polski wydaje swoje płyty Ewa Farna? A. W Czechach, B. Na Słowacji, C. Na Ukrainie. Masz jeszcze jedno koło, więc możesz się zastanowić. Poproszę o odrzucenie odpowiedzi. Dobrze, więc proszę o aktywację i odjęcie jednej błędnej odpowiedzi. Odsunię ta odpowiedź na Ukrainie. No, wiedziałem. zaznacz Czechy ostatecznie. Dobrze. Proszę o odrzucenie odpowiedzi A. W Czechach. Rzucił coś w tym pytaniu. Łatwiutko, Czechy. Ona tam też śpiewa po czesku, z tego co pamiętam. Dobra, zejdźmy. Dobra, może bez schodzenia w publikę. Zobacz po prostu, czy Kamil zgarnie full minus 5 tysięcy złotych z pierwszych 9 pytań. Tak jest! Doliczamy ci 25 tysięcy złotych. Masz na koncie 120 tysięcy złotych. Przy wycofaniu... Mega. Brawo. Wyczyściłeś jako drugi w historii programu tablicę. A kto wcześniej wyczyścił? Dymil wyczyścił całą tablicę i potem też miał 10 pytanie, na nie dobrze odpowiedział, zgarnął 220 tysięcy złotych. Wow. To mam bardzo duże szanse na bycie rekordzistą, więc no gram dalej. Ale chwilę, jeszcze tutaj się pewna sytuacja zaraz zmieni. Teraz zobaczymy pierwszą rzecz, mianowicie zobaczymy kategorię pytania dziesiątego. A, dobra. Zagramy z zespołów przy dziesiątym pytaniu. Dużo to mówi, gramy. Chwilę. Jeszcze nie skończyłem. Druga zmiana, która następuje. Nagroda gwarantowana zostanie podniesiona do 1/4 tego, co masz do tej pory. Masz przy wycofaniu się teraz, zabierasz ze sobą 60 tysięcy złotych, 120 tysięcy na koncie. Jeżeli błędnie odpowiesz, zabierasz ze sobą 30 tysięcy złotych. Gramy. Dobrze. Tak więc zobaczmy, jakie pytanie czeka w kategorii zespoły. Jak nazywa się zespół, w którym występuje Florence Welch? A. The Engine, B. The Machine, C. The Motor. Mogę jeszcze o treść pytania i odpowiedzi? Jak puste linijki? A, to jest pytanie, dobra już. Nie ma problemu. Proszę bardzo, już jest.
Florence Welch, wow. Totalnie pierwsze słyszę. Ale pytanie polega na tym, że zespoły są związane z motoryzacją. The Motor nie kojarzę, The Engine też nie. Chyba The Machine był się, bym skłaniał. Jeszcze raz. The Engine. The Machine, The Motor. Dobra, poproszę o zaznaczenie The Machine. Ostatecznie. Usłyszałem ostatecznie, nie mogę nic zmienić, tylko pamiętaj o tym, że tracisz w tym momencie 90 tysięcy złotych. Trudno. No dobrze. Teraz mam odpowiedź. Lucja zjada swoje dzieci. Dobrze, proszę o odpowiedzi B, The Machine. Mamy to. Mamy drugi rozłączone pytanie, rozłączone odpowiedź przy pytaniu podwajającym wygraną. Rurcio, już nie możesz pomóc. Co sądzisz o tym pytaniu? Wydaje mi się, że dobrze, chociaż trudna sprawa. Kiedyś słyszałem o zespole Florence and the Machine, więc niby się powiedziało, The Machine właśnie to jest. Że to jest to. Dobra. Schodzimy w takim razie w publikę. Po raz ostatni już dzisiaj w gronie. A, bez kitu! Boże, Florence and the Machine. Ja pierdzielę. O, widzę ziarno wątpliwości zasiane, czy? Dobra. Właśnie chyba pewności. Dobra, zejdźmy do publiczności. Patryku, co sądzisz o tym pytaniu? Ja nie mam zielonego pojęcia, ale chyba raczej to The Machine. No jakoś nie, twoja odpowiedź nie dziwi, powiedzmy. Melon, co sądzisz o tym pytaniu? No szczerze, to chuj mi to. Dobra. Wróćmy do... na scenę. I teraz zobaczmy, czy Kamil będzie drugą osobą, która wygra podwojenie nagrody i zgarnie ponad 200 tysięcy złotych? Ja nie mogę. Zobaczmy. Tak jest! Jej! Tak jest, wygrywasz dzisiaj 240 tysięcy złotych, to jest dobra odpowiedź. Zespół Florence and the Machine znam, ale nie wiedziałem, że to oddzielny człon po prostu. Wygrywasz 240 tysięcy złotych, brawo. Jakie to uczucie? Widuwa przede wszystkim. Kamil zostaje drugim zwycięzcą rekordzistą naszego programu, który odpowiedział na to pytanie poprawnie. 240 tysięcy złotych, jest to rekordowa wygrana w historii naszego programu. Gratuluję. Dziękuję za tak świetny format. Dobrze, dziękuję ci za grę. Do widzenia i do powodzenia w życiu. Dzięki. Dobrze, do widzenia, dziękuję. Idę w drzwi. Do widzenia. Kamil wygrał dzisiaj już u nas 240 tysięcy złotych, a szanse na wygranie ćwiartki miliona dalej są i zaraz przed nimi stanie kolejny gracz. Dzisiaj kolejnym graczem, który z nami zagra, jest kurier z Warszawy, interesuje się piłką nożną, skokami narciarskimi, Formułą 1 i jest również masochistą, ponieważ kibicuje Manchesterowi United. Zapraszamy do studia Rurcia. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Powiedz, skąd do nas przyjechałeś? Domyślam się, że z Warszawy, ale się wolę dopytać. Nie, się nie zmieniło, przyjechałem z Warszawy, z Ursynowa dokładnie. Dobrze. Powiedz, kto jest dzisiaj twoją osobą towarzyszącą i kto ci będzie pomagał? Dzisiaj moją osobą towarzyszącą jest Melon, który chyba jest przytrzymywany i za każdym razem musi mi pomagać. Melon, przywitaj się. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Z czego będziesz mógł pomóc Rurciowi? Z tego, co u Dymila. Czyli? Elektroniczna, rok, lata 80, 90 i 2000. Okej. Okay. Dobrze. A sam Rurcio, z czego będziesz mocny? Gdzie? Lata 80, 90, 2000. Może jakimś cudem się trafi disco polo. Trochę metalu, trochę rocka, trochę popu. Po trochu wszystkiego. Okej.
co cię do nas przywiało dzisiaj tutaj, do studia? Chęć wygrania pieniędzy. Okej. Okay. A ten minimum na dzisiejszy odcinek to jak? Jaki będzie? Przejść przez pierwsze trzy pytania. Okej, okay, czyli to samo co Melon, zobaczymy, czy się uda. Ostatnio się udało. Więc tak, właśnie zasady. Za chwilę zobaczysz przed sobą 9 kategorii pytań. Pod każdym z nich będziesz mieć pytanie z trzema wariantami odpowiedzi. Kwotę, o którą będziesz grał w pierwszym etapie, od 5 do 25 tysięcy. Wtedy dwa razy będziesz mógł trafić na 5, 10, 15, 20 tysięcy, raz 25 tysięcy. Błąd, dobra odpowiedź, zgarniasz to na ten hajs na konto. Zła odpowiedź, kończysz grę z 1/10 tego, co zdobyłeś do tej pory. Jeżeli odpowiesz na wszystkie 9 pytań poprawnie, albo pominiesz tam jedno pytanie, ale to już o tym za chwilę, to dojdziesz do pytania 10, które podwoi ci wszystko, co zgromadziłeś do tej pory. Tutaj jest mała zmiana, bo przy błędnej odpowiedzi zabierasz tą 1/4 wygranej. Jeżeli się wycofasz, to możesz to zrobić tylko przed usłyszeniem pytania, więc jak wybierzesz kategorię, to już nie będziesz mógł tego zrobić. Będziesz mógł zdobyć połowę tego, co masz na koncie w danym momencie. Oprócz tego będziesz przy pierwszych 9 pytaniach, bo nie będziesz mógł ich użyć przy 10 pytaniu, będą ci pomagać 3 koła ratunkowe, pomoc osoby towarzyszącej, odjęcie jednego błędnego wariantu odpowiedzi i pominięcie pytania. Wszystko jasne, możemy grać. Dawaj, jedziemy. Dobrze, tak więc zobaczmy kategorię. Pop i rock, lata 70, życie prywatne gwiazd, polski rock, reggae, rodzina, dwie gwiazdy i religie w muzyce. Takie są kategorie. No, gorszych pytań nie mogłeś mi chyba wybrać. Dobra, zacznijmy od polskiego rocka. Dobrze, zobaczmy, za ile zagramy z polskiego rocka. 15 tysięcy złotych. Jedziemy. A pytanie z polskiego rocka brzmi. Według Roberta Gawlińskiego, styl miała Zośka, Ela, Ania. Jakie jeszcze raz warianty? Zośka, Ela, Ania. Te trzy. Ania, ostatecznie. Ostatecznie? Dobra, usłyszałem ostatecznie. Tak więc... Co sądzisz o tym pytaniu, Melon? Powtórz pytanie. Więc tak. Według Roberta Gawlińskiego styl miała A. Zosia, Ela, Zośka, Ela, Ania. Kurwa, nie wiem. Ania chyba, tak jak to się znaczy. Dobra. Baśka miała fajny bios, Ania styl, a Zośka coś, co lubię. Okej. Okej. Powiedz mi, co sądzisz o tym pytaniu, Paturyku? No już powiedzieli za mnie, także jedyne co powiem to nie wiem, choć się domyślam. No to jest częsta odpowiedź w twoim wykonaniu, mam wrażenie. Ale... Ale dobrze. Zobaczmy, czy to jest dobra odpowiedź i czy Rurcio zgarnie pierwsze pieniądze. Tak jest, to jest dobra odpowiedź. Gitowa. I teraz zapraszam do wysłuchania tegoż utworu. Baśka miała fajny biust, Ania
Dobrze, tak więc. Dziękuję za piękny występ i wracamy do gry. Rurcio, masz na koncie pierwsze 15 tysięcy złotych. Nagroda gwarantowana twoja w tym wypadku, pierwszy wydatek jest 1500, przy wycofaniu się zabiera ze sobą 7500. Jaka jest twoja decyzja? Gramy dalej, czy wycofujesz po pierwszym? Gramy pytaniu? Dalej. Dobrze, tak więc, którą kategorię bierzemy jako drugą? Zagrajmy z Poproka. Popirok, dobrze. Zobaczmy, za ile zagramy z Popirok. 20 tysięcy złotych. Jedziemy. Pytanie brzmi, Kurt Cobain był mężem, A. Courtney Love, B. Shirley Manson, C. Petty Smith. Decyzja. Znaczy, nie decyzja, ale znam się. Courtney Love. Ostatecznie? Ostatecznie. Dobrze, nie proszę o rzucie odpowiedzi. A. Courtney Love. To sądzisz o tym pytaniu, Melonik? Co? Co sądzisz o tym pytaniu? A, nie wiem, nie słuchałem. Pytanie brzmi, Kurt Cobain był mężem, A. Courtney Love, B. Shirley Manson, C. Petty Smith. Chyba dobrze. Dobra. Może w publikę, ja. Może w publikę nie schodzimy, nie będziemy teraz schodzić. Ale jaka była dobra odpowiedź. I czy Rurcie zgarnie te 20 tysięcy złotych? Tak jest! Jedziemy. Doliczam ci 20 tysięcy złotych na konto. Masz na koncie 35 tysięcy złotych. Nagroda gwarantowana to 3,5 tysiąca. A kwota przywycofania się to jest 17,5 tysiąca. Decyzja od ciebie, oczywiście. Gramy. Gramy dalej, dobrze. Trzy koła trwone w grę. Które kategorie teraz? Może zagrajmy z dwóch gwiazd. Okej, okay, to jest ciekawa kategoria, bo była już na razie tylko raz, ale nic z niej nie odpowiadał jeszcze. Zobaczmy, za ile zagramy z dwóch gwiazd. 5 tysięcy złotych. A pytanie z dwóch gwiazd brzmi. Co łączy Ewę Demarczyk i Edytę Bartosiewicz? A. Obie pochodzą z Krakowa. B. Obie nagle przerwały karierę. C. Są kuzynkami. Możesz gdzieś mi w formie pisemnej te warianty rzucić? Puste linijki. Znaczy w ogóle to pytanie, bo nie dosłyszałem wszystkiego. Puste linijki wysyłam. Na puste linijki byś mi dał, co? Proszę bardzo. Rzuciłeś już, czy jeszcze? Rzuciłem już, już są. Dobra, rzuciłem. A, jest. Znaczy, Edyta Bartosiewicz na pewno wie, że nagle przerwała karierę pod koniec lat 90. Czy... są kuzynkami, czy tam? Nie, nie będę ryzykował, pominę to pytanie, definitywnie. Okej. Tak jak pominąłem to pytanie. I teraz pytanie, co byś zaznaczył, gdybyś miał teraz odpowiadać już tak bez tego, bez żadnych ryzyk? No zaznaczyłbym B, obie nagle przerwały karierę. Czy Melonik, czy Rurcio by dobrą odpowiedź zaznaczył? Zaznaczyłby dobrą odpowiedź. Słucham? Zaznaczyłby dobrą odpowiedź! Dobrze. Zobaczmy, czy to była dobra odpowiedź, czy Rurcio by zgarnął te 5 tysięcy złotych, gdyby grał. Byłaby to dobra odpowiedź. Sytuacja się nie zmieniła, Rurcio, po tym, że masz jedno koło ratunkowe mniej. Ale czy się wycofuje z gry, czy gramy dalej? Gramy, gramy. Dobrze, tak więc którą kategorię teraz bierzemy? Czekaj, zobaczę, co nam zostało. Chyba rok jeszcze jest. Jest. Tak, weźmiemy z roka. Dobra. Tak więc zobaczmy, jakie pytanie usłyszymy z roka. Ale najpierw oczywiście kwota. Z roka zagramy za 15 tysięcy złotych. A pytanie z roka brzmi. I don't wanna miss a thing to tytuł piosenki zespołu. A. Maroon 5, B. Aerosmith, C. Kiss. B. Aerosmith ostatecznie. Dobrze, tak więc bez przedłużania zaczął odpowiedź B. No i zobaczmy już. To jest dobra odpowiedź, czy Rurcio zgarnie 15 tysięcy złotych.
Tak jest. Na swoim koncie 50 tysięcy złotych, przywycofałem się 25 tysięcy, gwarantowane 5. I co robimy? Już są same... Gramy. Okej, okay, ale teraz pytanie z czego? Zostały same takie kategorie, które mi nie leżą. Weźmy rodzinę. Okej, okay. Pytanie z rodziny. Pytanie z rodziny. Zobaczmy, za ile zagramy z rodziny. 10 tysięcy złotych. I pytanie brzmi. Czyją matką wczesną jest Dolly Parton? A. Taylor Swift. B. Nicki Minaj. C. Miley Cyrus. Mam jeden typ. Ale skorzystałbym z koła, żeby odrzucić jeden z wariantów. Dobrze. Ostatecznie używamy tego koła? Mhm, tak. Proszę o odrzucenie jednego błędnego wariantu. Usunięty wariant to Taylor Swift. No to zaznaczmy Miley Cyrus ostatecznie. Dobrze. Proszę o zaznaczenie odpowiedzi C. Miley Cyrus. Pytanie teraz do Melona. Czy to jest dobra odpowiedź? Ja myślałem, że to Sweet, więc teraz nie mam pojęcia. Teraz to może być zarówno Minaj, jak i Cyrus, więc nie. Okej. Okay. To może zajdźmy w publikę. Gros, co się tym pytaniem? Chyba się nie dowiemy. Patryku, co sądzisz o tym pytaniu? No, powiem tak. To jest naprawdę dobre pytanie. Nie jak inteligencja twojego prowadzenia, no ale mnie się wydaje, że dobrze odpowiedział. Dobrze, ale po co to z złośliwości, panie Patryku? Ale po co to z złośliwości, panie Patryku? No, nie wiem. Okay. A tak w ogóle gdzie jest tam? Nie wiem. Dobra. Okay. Dobrze. Peter, może ty wiesz, jak jest odpowiedź na to pytanie? Przeczytaj pytanie jeszcze raz. Czyją matką chrzestną jest Dolly Parton? Nicki Minaj czy Miley Cyrus? Dolly Parton? Tak. Stawiam na Miley. Zobaczymy, czy to jest dobra odpowiedź, czy Różkie odpowiedział dobrze na to pytanie. Tak jest to Miley Cyrus. Dobra. Daliczamy 10 tysięcy złotych na twoje konto. Bankowy to 60 tysięcy złotych, przy wycofaniu się zabiorą 30 tysięcy, gwarantowane 6 koła. Jaka decyzja? Zagrajmy. Dużo tam zostało wam jeszcze? Lata 70. To jeszcze 7 minut. Dobra, czyli gramy z lat 70. Dobra, zobaczmy. Za ile zagramy z lat 70? 20 tysięcy złotych. Okej. Okay. Masz jeszcze jedno koło, także spokojnie. Pytanie brzmi. Kto pierwotnie wykonał utwór I Will Always Love You, którego cover nagrała Whitney Houston? Mariah Carey, Dolly Parton czy Peggy Lee? Peggy Lee, przepraszam. No, Mariah Carey odpada, bo ona w latach 70 nie miała prawa tego śpiewać. To tam jeszcze był Dolly Parton i kto? Peggy Lee. Mi się coś kojarzy, właśnie Dolly Parton, ale mogę jechać tam przez głębie w to. Tak, Dolly Parton, tak mi się wydaje, bo gdzieś mam takie przebitki, że słuchałem oryginalnej wersji. Nie wiem, czy w którymś tym programu w RMF-u nie było. Okay. No, Dolly Parton zaznacz. Ostatecznie rozumiem. Mhm. Proszę o zaznaczenie odpowiedzi B, Dolly Parton. Melon, co sądzisz o tym pytaniu? Oczywiście, Dolly Parton. No Jacek Tomkowicz gdzieś to już słyszałem, nawet o tym wspominał. Okej. Okay. No właśnie o tym mówiłem, że chyba tam było. Dobrze, zajdźmy może do publiczności. Patryku, bo teraz tylko ciebie dopytam. Co sądzisz o tym pytaniu? No Dolly Parton. Tak? Tak. Dobra. Tak. Teraz już pewnie nie będę ciebie więcej dręczył, bo powiedzmy ani nikogo innego z publiczności dzisiaj. Zobaczmy, czy to jest dobra odpowiedź i czy Rurciu zgarnie pieniądze za pytanie. Tak jest! Nic. Na koncie masz 80 tysięcy złotych, przy wycofaniu się zabierasz 40 tysięcy, gwarantowane 8 tysięcy.
Jaka jest twoja zagrajmy decyzja? Zagrajmy z kategorii reggae. Okej, okay, czyli będziemy grać dalej, rozumiem, tak? Tak. Dobrze. Tak więc zobaczmy, za ile zagramy z reggae. 10 tysięcy złotych. Może będzie łatwo. A pytanie brzmi. Skąd pochodził Bob Marley? A, z Jamajki, B, z Dominikany, C, z Kuby. Serio? Z Jamajki ostatecznie. Proszę zobaczyć odpowiedzi. A, z Jamajki. Zobaczmy, to jest dobra odpowiedź. Tak jest. Łatwiutko. Na koncie 90 tysięcy złotych przywycowałem się 45 tysięcy, gwarantowane 9. Decyzja. Gramy dalej i poproszę kategorię religia w muzyce. Okej. Okay. Tak więc zobaczmy, za ile zagramy z religii w muzyce. 5 tysięcy złotych. Okej. Okay. Pytanie z religii w muzyce brzmi. Który wokalista jest honorowym kapłanem kościoła szatana? A. Alice Cooper, B. Bruce Dickinson, C. Marilyn Manson. Mam pewien typ. Ale chyba tutaj skorzystam z pomocy Melona. Ostatecznie użyjemy ostatniego koła pomocy osoby towarzyszącej? Tak, spróbujmy. Zapraszam Melona na scenę. Co sądzisz o tym pytaniu? Szczerze mówiąc nie wiem. Ale chyba na Mansona postawię, bo to jest taki popierdolony typ, więc możliwe, że mógłby w tym szatanie... Też mi się wydaje, że to jest Manson. Przecież Cooper też tam czasem odwala, ale mi się wydaje, że Manson. Ja bym na Mansona chyba postawił. Dobra, Melon, dawaj. Mansona definitywnie. Okej, okay. Ostatecznie? Tak, nie wiem definitywnie, no. Przerwało mi cię. Dobra, zobaczmy odpowiedź. C. Marilyn Manson. Dajmy w publikę. Peter, co sądzisz o tym pytaniu? Poczekaj. Też mi się zdaje, że Marilyn Manson, bo o nim najwięcej słyszałem, że jest taki... lubi mocno przekraczać granice i teledyskach i we wszystkim, więc... więc popieram chłopaka. Okej. Okay. Kenneth, co o tym pytaniu? Coś mi się kojarzy, że to jest Marilyn Manson. Dobrze, Patryk? Bo byś ciebie nie pytałem w publiczności. Tak, też tak twierdzę, Marilyn Manson. Okej. Tak więc wróćmy na scenę. Czy to jest dobra odpowiedź, czy Rurcio przechodzi dalej? Tak jest! 5000 złotych wędruje na twoim koncie. Uff. No dobra, zmierzmy się. Pytanie do ciebie. 95 tysięcy na koncie, 47,5 przywycofałem się 9,5 tysiąca gwarantowane. Czy gramy dalej? Gramy. No to mam dla ciebie złą wiadomość, niestety. Czas naszego programu na dzisiaj dobiega końca. I z ostatnim pytaniem zmierzysz się dopiero w następnym odcinku. Dziękuję ci za dzisiaj i widzimy się w następnym odcinku. A Państwa zapraszam do zgłoszeń w formularzu zgłoszeniowym. Dziękuję za dzisiejszy odcinek. Do widzenia.